Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po krótkiej przerwie bardzo serdecznie witam wszystkich nocnych Marków, tych wszystkich, którzy nie mogą jak zwykle usnąć, dla których noc jakiś staje się koszmarem, jakimś momentem, kiedy powracają jakieś wspomnienia, kiedy w głowie jakiś mętlik, jakieś mnóstwo rzeczy, które jak strach stoją przed Twoimi oczyma i sprawiają, że boisz się po prostu zamknąć oczy i powierzyć tego wszystkiego Panu Bogu. Chciałbym Cię dzisiaj zaprosić do krótkiej lektury mówiącej o Zacheuszu, którą Kościół czytał we wtorek, wczoraj. Historia niezwykła, którą zna pewnie każdy z nas. Historia, jak napisze nam Łukasz, człowieka, który był zwierzchnikiem celników. Celnik to był ktoś, kto pracował dla Rzymian, dla kolaborantów. Celnik kojarzony był z okradaniem swoich rodaków. To ten, który u bram miasta pobierał podatki, cło. Znamy już jednego celnika, Mateusza, ewangelistę, którego Jezus powołał. Zacheusz jest zwierzchnikiem wszystkich celników. Bardzo bogaty człowiek. A jednocześnie Łukasz napisze nam, że był niskiego wzrostu. To jest bardzo ważne. Bo Pismo Święte chce nam pokazać, że to był człowiek, który wszystko miał, a z drugiej strony był mały. Może małym sercem, może małą duszą, może zamknięty, zalękniony, na pewno samotny. Ten mały wzrost to wszystko też określa. Wiemy, sam jestem niskiego wzrostu. Bardzo często też tacy ludzie jesteśmy też zakompleksieni. Nosimy w jakieś takie ułomności, że nie wszędzie możemy dostać, nie wszyscy mogą nas zobaczyć. Czasem trzeba stawać na palcach, wchodzić na stołek. I dzisiaj on wychodzi na drzewo. Pierwszy gest. On chce zobaczyć Jezusa, robi wszystko, żeby to zrobić. On wychodzi na sykomory. Kora sykomory jest taka bardzo mokra, obślizła. Czyli on pewnie cały był gdzieś tam obrudzony od tej kory. Nie? Dla niego to nie miało znaczenia. Taki karzeł wychodził na te konary drzew. Pewnie ludzie widząc to śmiali się z niego. Dla niego to też nie było ważne. Jezus docenił ten gest. Powiedział, dzisiaj chcę zatrzymać Cię w Twoim domu. I ta Ewangelia to, co najbardziej dla mnie mówi. To jest prawda o Panu Bogu. Nie jest Zacheusza, a więcej o Panu Bogu. Że dla Pana Boga nie ma znaczenia, czy jesteś niski, czy wysoki, czy gruby, czy chudy, czy masz biegi, czy duże uszy, czy jesteś bogaty, czy biedny, czy jesteś księdzem, czy mężem, żoną, czy jesteś biznesmenem, czy bezrobotnym. Czy cieszysz się życiem, bo Ci się udało, czy Ci się nie udało? Czy jesteś w swoim mniemaniu święty, doskonały, obdarzony wieloma charyzmatami, należysz do wielu wspólnot, czy może jesteś skończonym łajdakiem? Pan Bóg na to nie patrzy i chce zamieszkać dzisiaj w Twoim domu. Obojętnie, co czujesz. Może tego wieczoru zasypiasz, albo właśnie leżysz w łóżku, taki zmasakrowany życiem. I się cholernie niczego nie chce, bo wszystko dało Ci w kość. Zrób wszystko, żeby spotkać Jezusa. Co? Zaproś Go. Albo po prostu wyjdź na takie swoje drzewo, czyli przekrocz swoje możliwości. Zrób coś, co pokaże, czym pokażesz Jezusowi, że mimo, że nie masz siły, że jesteś taki beznadziejny w swoim mniemaniu, nie w Jego mniemaniu, bo On zawsze patrzy z miłością. On to zauważy i przyjdzie do Twojego domu, do wszystkich, pokoju. Pokaż Mu cały swój dom, czyli całe swoje życie. To, co dla Ciebie piękne, czy możesz się pochwalić, a tam, gdzie jest też bałagan, bajzel masakryczny, gdzie nie masz zapachu miłego, a właśnie może śmierdzi odurzającym życiem, grzechami, wyborami, decyzjami, które po prostu zmaściłeś. Zaproś tam Jezusa, bo On chce tam wejść do Twojego domu, chce tam dokonać zbawienia. Dzisiaj, tej nocy. I zrób coś, co może Ciebie zaskoczyć. Coś takim wyjściem na drzewo. Zacheusz pobiegł czym prędzej. Tak sobie dzisiaj myślałem, żeby może zaprosić Ciebie, żeby tej nocy, kiedy oglądasz ten odcinek Nocnych Marków, żebyś czym prędzej spotkał Jezusa. Co to znaczy? No zobacz, pomyśl, o której jest pierwsza msza w Twoim kościele parafialnym lub w Twoim mieście. Jeżeli rzeczywiście jesteś w stanie grzechu ciężkiego, to czym prędzej, rano,
Jeżeli trzeba byłoby wstać o czwartej, to wstanie czwartej, chociaż może jest druga w nocy teraz. Jak o piątej czy o szóstej wstań, idź i skorzystaj ze spowiedzi. Pukaj do zakrystii, jeżeli nie ma księdza w konfesjonale, i poproś, błagaj go o spowiedź. Zrób wszystko, żeby się dzisiaj z Jezusem spotkać. Ale pamiętaj, że dla Jezusa dzisiaj nie ma znaczenia, co jest w twoim sercu. On chce po prostu przyjść do ciebie, ucieszyć się obecnością w twoim domu. Śpijcie dobrze, zamknij spokojnie oczy. Zaśnij z Jezusem. Przytul się do Jego kochającego serca i po prostu trwaj w Jego miłości. Szczęść Boże, dobrej nocy i do zobaczenia w następnym odcinku.